witam, System Dagger 2016. Ogólnie wydała się cała prawda, ktoś z adminem strony hejterzy Tiga Kobry, co ma 6 lajków. Powtarzam jeszcze raz, to jest poznawczy Krzysztof, co mieszka w Łodzi. Ogólnie, kto jest fanem naszym, że ogólnie to zacznijcie banować ich. Za to, że chcieli nas udupić, a sami się upierdolili przeproszeniem na tym, że wyciekła sprawa do mnie, kto jest adminem tej strony. Głównym. Jak jesteście fanami, za nami w ogóle jesteście, to zacznijcie banować ich stronę. Aż tak, żeby ich strona była zamknięta. Żeby stracili to 600 coś lajków. To będzie ich nauczka, ich, nie wiem, błąd w życiu, że po prostu daje się podkręcić, że dostałem taką sprawę, wyciekła taka sprawa, kiedy do mnie przyszło, że ogólnie admin tej strony jest poznański Krzysztof. Trzeba ich zniszczyć. Pokażcie swój honor, panowie, i zniszczcie tą stronę. Zniszczcie tak, żeby żeby zapomnieli o nas. Czyli w tym sensie, że pierdolnie o szczepienie, a internet rzeczywista jest duża różnica. Ogólnie, żebyście zbanowali ich totalnie. A kto nie jest fanem, to jest frajerem, jak się mówi. Jak chcecie, żeby strona hejterzy Tiga Kobry, co ma 600 lajków, żeby znikła, to zaczęcie ich banować. Bo oni nas banowali z każdej strony, teraz my pokażemy, kto tu rządzi. Po prostu zacznijcie banować ich. Pokażcie swoją rację, swoją dumę i nienawiść w kierunku do hejterów Tiga Kobry. To wszystko jest od was zależności, nie ode mnie. Tak jak mówiłem, wyciekła sprawa, dostałem taką sprawę, że głównym adminem jest poznański Krzysztof z Łodzi ogólnie. Po prostu, tak te razy mówiłem, pomiędzy was kryje się jedna osoba czy parę osób, którzy wyciągną dane tych osób. No i wyciekła ta sprawa. Już cały internet wie o tym, że to jest poznański Krzysztof, który mieszka w Łodzi. On jest głównym adminem tej strony. Zniszczy ich planie. Tak jak mówiłem, no, trzeba im pokazać, gdzie raki zimują. Dlatego zacznijcie ich banować. Pokażcie swój honor. Nie róbcie z siebie szmaty do podłogi, jak oni robią z siebie szmatę do podłogi. Dlatego ja bym chciał, żebyście zbanowali ich totalnie, pokazali, kto tu rządzi, nie oni, bo oni to mogą chuje naskoczyć, przepraszam, te hejterzy Tiga Kobry. Dlatego zróbcie coś z tym wszystkim, żeby ta strona znikła. Wiem, możecie złożyć się do jakiejś grupy i zacząć banować, zgłaszać na gminie ich tą stronę, żeby zanikła, żeby tych lajko coś tam, lajko 600 coś, żeby zanikła. Niech kombinują, niech tracą, co mają. To jest taka informacja do wszystkich i do fanów, którzy naprawdę nie są frajerami, tylko poważnie podchodzą do nas na poważne sprawy. Zniszczcie ich.
pokażcie, kto tu rządzi. Bo na razie to mało pokazujecie. Bardzo malutko. Dlatego ja proszę was, panowie, żebyście ich zbanowali. Może być w grupie, bo to najlepsze jest to, żeby się zebrać w grupie i zbanować ich na gminie. Tak nas banowali, to teraz wy musicie ich zbanować, żeby się nauczyli jedno. Uważać, z kim się igra w internecie. Krótko na temat. Pozdrawiam, Ello.